Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu dodamy dodatkowy content postu, czyli inne formatowanie postu. Dzięki get post format można powiedzieć takiej funkcji. Jak również dodamy support do functions PHP. Czyli o co w tym chodzi? Generalnie każdy post ma taki sam wygląd, tak jak tutaj popatrzymy. Czyli wszystkie posty, które dodajemy we wpisach, one są generalnie takie same. Jeśli przejdę i dodaj nowy wpis, tutaj generalnie wszystkie te funkcje mam takie same, mogę dodać content, mogę jedynie zmieniać sobie w kontencie, ale nic automatycznie mi się nie będzie działo. Przejdźmy może do AdTMS Support. Zobaczmy sobie AdTMS Support Post Format. Czyli to jest dodatkowy format post. Przejdźmy do functions PHP. I tutaj gdzie te podstawowe funkcje mamy, czy posting dial i tak dalej, register na menu, możemy dać pod kodem AdTMS Support Post Format. Ja sobie tu wybiorę, generalnie są różne post formaty, zobaczmy może get post format. Tutaj mamy różne. Aside, chat, galery, link. Ja sobie dodam może link, wideo oraz tak jak tam chyba zostało. Zobaczmy, link dodam, galery będę miał oraz dodam na przykład wideo. Czyli będę z tych po prostu formatów różnych korzystał. Czyli link to będzie generalnie sam odnośnik. Galeria, no to jakaś tam galeria, to po prostu obrazów będzie tutaj na stronie głównej, tak, zamiast na przykład takiego pojedynczego obrazka. Natomiast wideo, no to będę miał na przykład wideo z YouTube'a, tutaj od razu będę mógł sobie puścić play. Czyli spróbujemy to dodać. Zobaczmy na tą chwilę, jak to wygląda. Tutaj nic mi się nie pokazało, a generalnie tu będzie taka ramka właśnie z tymi wszystkimi formatami. Zapiszmy functions PHP oraz może ja tu dam odnośnik i opublikuję, powiedzmy. Tak jak widzimy, tutaj mamy zwykły wpis oraz odnośnik, galeria i film, czyli te wszystkie trzy formaty, które dodałem. Czyli to mi się teraz automatycznie dodało format. Jeśli byśmy tego nie widzieli, to znaczy, że tutaj nie mamy zaznaczone. Też tak może się zdarzyć. Czyli tutaj musi być zaznaczone, tak jak widzimy na dole mi się pokazuje. Czyli to musi być zaznaczone, żeby po prostu to było widoczne. Czyli format. Ja sobie chcę wykorzystać ten pierwszy odnośnik do jakiejś na przykład strony, na przykład to funkcję referencje, albo może jakaś inna strona. Powiedzmy moja strona z wpisami jakimiś tam. Czyli przejdę, tutaj sobie wkleję ten odnośnik, zaktualizuję. Jak to teraz przełożyć, żeby to było po prostu wyświetlane jako sam link? Tak jak teraz widzimy, tu jest odnośnik, to jest title i to mnie przekieruje po prostu do, tak jak widzimy, do content. Czyli to jest ten content, można powiedzieć. Co teraz dodamy? HTTPS Express.pl. A ja chcę od razu przenieść się po prostu na tą stronę i jakoś wyróżnić po prostu ten content. Czyli przejdźmy może do index.php i tutaj jak mamy get template part, template parts content, czyli pobieramy ten podstawowy template parts, tak jak wcześniej tworzyliśmy ten content naszej strony. Może ja go skopiuję i ja od razu tworzę new file content i to był content link. link.php, czyli to jest ten content do tego dodatkowego post format, czyli link. Tak jak go nazywaliśmy, tak jak on się nazywa, tak jak tutaj dodaliśmy, on tak samo będzie tutaj, będziemy go dodawali w template parts, czyli content link.php. I teraz musimy go jakoś pobrać, ponieważ WordPress tak jak teraz, no tylko ma get template parts, tylko content pobiera. Jak to zrobić? Jest do tego właśnie specjalna funkcja get post format i ona automatycznie nam zwraca
jaki my format wybraliśmy tutaj, w tym panelu. Może jeszcze pokażę, jak to wygląda. Samą tą funkcję skopiuję i tutaj gdzieś ją sobie wkleimy w naszej pętli. Żeby ją trochę lepiej wyświetlić, dodamy sobie echo oraz H1, nagłówek H1, żeby to było wyświetlone, powiedzmy, w większym formacie. Może zobaczmy, odświeżmy i odświeżmy naszą stronę, co się stanie. Przejdźmy do indeks. Tak jak widzimy, pokazał mi się ten link, ten post format, który po prostu wybrałem. Automatycznie pętla mi go po prostu pokazała. Może ja na tą chwilę jeszcze wyłączę tutaj template path. Tak jak widzimy, są różne post formaty. Gdzieś tam ktoś by to dodawał po prostu galerię. Tak jak widzę, ja to po prostu tą wtyczką Falker Press dodawałem, także tutaj były galerie i różne inne po prostu typy wpisów. Czyli jak tu teraz dodałem link, może dodam sobie jeszcze nowy. Będzie to wideo. Tutaj sobie dam film. Teraz publikuję. Zobaczmy, co ta funkcja Get Post Format mi da. Wideo, po prostu nazwę, samą nazwę zwraca. Czyli, gdy teraz ja tą funkcję używam tutaj, Get Template Part, Template Part Content, ona po prostu mi daje, jaki aktualnie jest wpis wyznaczony w moim kokpicie. Czyli albo będzie na przykład wideo, albo będzie link, tak jak tutaj połączymy się w ten czas z tym linkiem. Czyli ja to na tą chwilę usunę, to echo już mi niepotrzebne. Get post format mamy. Czyli odświeżmy. Tu mam wideo. Tutaj widzę, link już mi się przerobił na... Zobaczmy, jak to wygląda. Content link. H1. Link. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy na naszej stronie. Tak jak widzimy tutaj, generalnie nic nie mamy, bo nie mamy w ogóle contenta dodanego do template parts. Czyli może dodajmy ten content. Czyli sobie pobiorę z oryginalnego contentu, dodamy ten znacznik artykuł. Generalnie WordPress powinien we wszystkich wpisach to mieć. Ja trochę łamałem to prawo, bo chciałem pokazać, że nie trzeba koniecznie tak robić, ale jednak to jest podstawa taka, ponieważ na ID później można to dynamicznie wszystko zmienić. I tutaj musimy dać nasz content. Z tym, że content contentowi nie równy. Dajmy tutaj PHP. Content. To jest zwykły content. Teraz to skopiuję i dam get. Content. Damy sobie echo. Może damy tutaj jakiś BE, trochę to oddzielimy. Zasejwuję. Zobaczmy, co się stanie w tym content linku. Weźmy jeszcze to może zobaczmy w podglądzie CTRL plus U. Czyli http://extras. Tak jak widzimy, mamy ten pierwszy, czyli tchę content, i on mi daje w akapicie P, ale tego nie chcę P. Ja chcę od razu, żeby tak właśnie było, HTTPS, bez żadnych akapitów. Chcę zrobić sam odnośnik z tego po prostu get post format, z tego formatu postu. Czyli musimy tutaj tchę content usunąć, ona nie jest potrzebna. Natomiast dodamy sobie właśnie te echo get tchę content. To sobie dam właśnie w naszym odnośniku Ahref, ten sam content. Czyli on będzie mnie kierował centralnie do, powiedzmy, wpisu. Nie będzie tchę content, który da mi akapity P i zniszczy po prostu cały układ tego odnośnika.
tak nie może być. A tutaj natomiast dodam tickle H2, tutaj mogę dodać jakąś klasę. Odnośnik, powiedzmy. Teraz skopiuję ją, przejdę do może jeszcze CSS-ów. Tutaj dodamy ten odnośnik. Background color black. Color, powiedzmy, red. 40 pikseli. Zobaczmy, czy coś w ogóle się stanie z tym odnośnikiem. Ja teraz wejdę na stronę. Tak jak widzę, on mi tu trochę nie dodał tej klasy. Czyli co się stało? Content link. A2 klasy, odnośnik. Dalej muszę display. Blok, czy to coś zmieni? H2 musimy dać A. Odnośnik A, tak? Musimy do niego dodać po prostu. Czyli blok home, odnośnik A. Zapiszmy. Zobaczmy, co teraz się stanie. Tak jak widzimy, mam swój odnośnik. Kliknę w niego. Jestem przekierowany do swojej strony. Jeszcze możemy dodać tutaj target, czyli żeby on po prostu otwierał się w następnej linii. Czyli blank, target równa się blank, znak podkreślenia oraz blank. Przejdźmy, odświeżmy. Odnośnik. Tak jak widzimy, fajnie mi odnośnik, tutaj została mi ta strona otwarta. Czyli jest dosyć, powiedzmy, odnośnik działa. Dodajmy sobie może jeszcze jeden ten wideo, tak jak mówiłem. New file. Content. Video.php. Pamiętajmy, template parts. Teraz dodam ja wideo. Znowu sobie skopiuję, powiedzmy, content link nawet. Tutaj wkleimy. No ale teraz będę miał odnośnik do wideo. Tutaj generalnie już normalne użyjemy, znaczy się normalnie nie możemy użyć, ponieważ będziemy ładowali z YouTube'a wideo, będę chciał ładować, czyli przejdźmy może do Bootstrapa jeszcze. Chcę, żeby to wideo było automatycznie responsywne, ponieważ może pokażę teraz, jeszcze przed Bootstrapem, mamy sobie PHP content. Tutaj przejdę jakieś wideo tam sobie, powiedzmy, weźmiemy z YouTube'a. YouTube. Będę chciał umieścić po prostu na stronie, we wpisie. WordPress automatycznie po prostu robi nam te całe iframe. Czyli nie musimy, tak jak tutaj robić, umieść na stronie, tylko udostępnić. Ten krótki kod kopiujemy. A później to będzie wyglądało, on to przerobi po prostu i będzie to wyglądało tak jak to w podglądzie w CTRL plus U. Czyli dajemy tylko ten krótki kod, kopiujemy. Przejdźmy do wpisu, czyli to jest wideo. Wklejmy ten kod. Tak jak widzimy, WordPress już go nawet przerobił, już widzimy, co to jest. Tutaj zaznaczyliśmy film z aktualizmu. Pamiętamy, że dodaliśmy już content. Content wideo dodaliśmy następny typ post. Tu już będzie ten typ dzięki tej funkcji w index.php get template parts content get post format. On sobie go już czyta, że to jest wideo po prostu. Czyli odświeżmy. Tak jak widzimy, wideo jest. Jednak ono nie jest ani responsywne. Ani nie jest przykładowo na całość, po prostu nic mi się nie schodzi dobrze. Dlatego właśnie użyjemy sobie Bootstrapa, żeby to trochę przykolorować, żeby był lepszy rozmiar responsywny. Czyli tu gdzieś było w komponentach.
używamy cały czas szablonu Bootstrapa, także to było gdzieś pod Wells. Responsive Embed. Czyli tak jak widzimy, tu jest YouTube pokazany. Tu jest też chyba gdzieś Vimeo, nie jestem pewien, nawet ile jest to samo. Czyli tutaj sobie wybieramy, tak jak widzimy, jest przykład. Embed Responsive. Przejdźmy do strony, do Content Video. Wklejmy sobie to wszystko, co wzięliśmy z Bootstrapa. Wytnijmy nasz content i tu gdzie jest iframe, usuńmy to i wklejmy po prostu nasz content. Przejdźmy teraz do strony. I tak jak widzimy, fajnie już się zrobiło. Czyli to wszystko już jest responsywne. Proszę popatrzeć, jak WordPress nam to ułatwia. Nie musimy iframe'a, nie musimy nic dodawać po prostu. Czyli w taki sposób można sobie dodać. Możemy dodać sobie w tym kontencie teraz na przykład H1 PHP Title, jeśli oczywiście chcemy. Może być to same wideo, nie musimy nic dodawać, czyli ten content całkowicie się różni. Tak widzimy, tu mi się pokazało wideo, nazwa. Dodajmy jeszcze raz, może dodaj nowy. Teraz dodamy sobie naprzemiennie, znowu odnośnik. Dam sobie teraz do Bootstrapa odnośnik. Czyli wklejam tylko w kontencie sam odnośnik, bo jeszcze dodamy nazwę wpisu. Odnośnik do Bootstrap. Tak jak widzimy, teraz ładnie daje mi odnośnik. Klikam, przechodzę do Bootstrapa. Nie ma po prostu tego kłopotu. Może jeszcze dodamy sobie tą galerię, tak jak mówiłem. Content video. Przejdźmy do template parse. New file. Content galery.php. Czyli to będzie galeria. Tutaj sobie tak jak zwykle cały content może. Chodzi mi o te znaczniki, artykle. Sobie przekleimy je po prostu. Tutaj damy PHP. Może jakiegoś diva z klasą, wpierw. Div. Galery. The content. Zasejwujmy. Przejdźmy, dodajmy jakąś prostą galerię. Czyli dodaj nowy wpis. Będzie to galeria. Dodaj medium. Utwórz galerię, powiedzmy. Tutaj sobie damy jakieś, powiedzmy, foteczki. Najlepiej jakby one były jednakowego rozmiaru jednak. No, po prostu mam takie. Stwórz nową galerię. Może nie będzie średni, nowego rozmiaru. Wstaw galerię. Na tą chwilę na pewno tu nie będzie znowu tytuł. Dodajmy sobie tytuł. Na tą chwilę na pewno nie będzie jakichś fajerwerków, ponieważ nie dodałem jeszcze formatowania żadnego. Czyli tak jak widzimy, ona jest trochę taka no, rozjechana, nie bardzo. Zbadajmy element. Z reguły tak myślałem, że tutaj użyjemy trochę flatboxa. Odniesiemy się do tego. Tutaj już jest galery item. Galery item, chcę całość. Div class galery. Przejdźmy do styli CSS. Galery. Krok. Display. Flex. Będzie tak i flex wrap. Flex wrap. Wrap. Zobaczmy, czy coś się stanie. Może odświeżmy tę galerię.
Tak jak widzimy, ona już mi przeszła do takich jakby kafelków. Oczywiście te obrazki nie są równe, dlatego to tak może wygląda. Musiałbym identyczne po prostu ustawić w tę galerię. Ale już one się układają do lewej strony, powiedzmy. Dodajmy sobie jeszcze Justify Content. Czyli ten content powinien być w miarę wycentrowany. Tak jak widzimy, odszedł od boku. Ogólnie pokażę, to jest Flexbox. Tutaj generalnie jest taka stronka, gdzie można sobie po prostu zobaczyć, na jakiej zasadzie to działa. Czyli on trochę łamie zasady tego CSS-a, tych kontenerów i tak dalej. On wszystko układa po swojemu. Trzeba tu po prostu się zapoznać. Generalnie czasem się przydaje. Na pewno dosyć szybko można sobie content też na nim zrobić. Tak jak teraz, na przykład do takiej galerii. Przejdźmy z powrotem do mojego CSS-a, do strony. I tutaj jeszcze sobie zobaczymy w pojedyncze. A plus size ing. Galery item. Czyli tu będzie galery item, następna klasa. Chcę jakiś padding między nimi zrobić. Na przykład 20 pikseli. Może jakiś margin z 5 pikseli. Tak, żeby one trochę od siebie się oddzieliły. Tak jak widzimy, nawet sporo się oddzieliły. Może dodajmy jakiś hover, żeby to jakoś wyglądało. Czyli transition musimy dodać al do tego elementu, który będziemy po prostu ten efekt hoverowali. Czyli będzie transition al 0.3 sekundy na przykład. Czyli to powinno wystarczyć do tranzycji. Teraz musimy dodać ten efekt hover. Tutaj musimy dodać hover, czyli to, co chcemy po prostu zmieniać. Hover. I z reguły to, co tutaj pododawaliśmy, możemy to teraz w hover zmieniać, czyli to będzie się zmieniało. Czyli dam sobie tu na przykład padding, powiedzmy, jak najadę kursorem myszki, czyli to znaczy hover, na przykład 10 pikseli. Czyli on powinien już generalnie trochę tam się zmienić. Zobaczmy, jak to wygląda. Zamknę. Tak jak widzimy, już coś się dzieje, ten padding jakiś jest inny. Czyli już ta galeria coś zaczyna nam tu ładnie chodzić. Tak jak widzimy, coś się dzieje. Może dodajmy sobie jeszcze tutaj background color. Może red. Może od tego zaczniemy. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Czyli tak jak widzimy, jaki background się zrobił. Ten padding trochę może za duży dałem. Powiedzmy 5 pikseli. To trochę wygląda. Tak jak widzimy, już coś się zmienia. I tutaj dam background color, czyli to będzie przejście na czarno, czyli to już będzie ten efekt hover. Przejdźmy z powrotem, odświeżmy. Tak jak widzimy, coś tu już się zmienia, coś się dzieje. Czyli jakiś taki prosty efekt zrobiliśmy. Dobrze, może zobaczymy jeszcze tą galerię. Ja ją generalnie tu usunę. Coś tutaj widzimy się. Zaktualizujmy. Zamroził się ten ekran. Dobrze, spróbujemy teraz usunąć. Edytuj. Też nie działa. Usuń, nie działa. Wszystkie wpisy. Usunę chyba ten wpis. Zobaczmy jeszcze raz, co się z nim dzieje. Usuń nie działa, pojedynczo muszę usuwać. O, poszło. I dodaj medium. Jeszcze raz, może zrobimy trochę mniejsze te pliczki. Przepraszam, w tej galerii, żeby od razu więcej tych plików można było załadować. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Tamta była trochę za duża galeria. Stwórz galerię.
rodzaj, pluton, dobrze, miniatura oraz staw galerii. Zaktualizuj, WordPress ładnie już pokazuje, jakby to mogło wyglądać. I tak jak widzimy, trochę już to jest inaczej, lepiej. Powiedzmy jeszcze takie dwie foteczki mógłbym dodać. Po kliknięciu przechodzę na przykład do pojedynczego wpisu, pojedynczej fotki oryginalnej. Czyli generalnie tak to wygląda. Czyli można różne po prostu formaty postów sobie tworzyć. Tak jak widzimy, stworzyłem wideo, odnośnik oraz galerię. Takim właśnie prostym sposobem. Tutaj mogę wideo od razu kliknąć i oglądam. Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następny.